Najwyższa Izba Kontroli przedstawia raport na temat Funduszu Sprawiedliwości. Mówi o niegospodarności w wydawaniu środków. W ocenie NIK-u 280 milionów złotych miało być wydanych w sposób niezgodny z przepisami. Badaniem objęliśmy 35 umów o łącznej wartości 136 milionów złotych, co stanowiło równowartość 20% udzielonych dotacji. Działania ministra sprawiedliwości oraz znacznej części organizacji, które otrzymały dotacje, skutkowały niegospodarnym i niecelowym wydatkowaniem środków publicznych, a także sprzyjały powstawaniu mechanizmów korupcjogennych w przypadku osób podejmujących decyzje w zakresie rozliczania środków z Funduszu Sprawiedliwości.